występują. Sekrety wulkanu. W pozostałych rolach. Scenariusz muzyka zdjęcia reżyseria. Zapomniałem, jak to pięknie. Dziękuję ci, Christina. To cudowny prezent powitalny. Cieszę się, że wróciłeś. Mama niecierpliwiła się bardziej ode mnie. To prawda. Odcinek pierwszy. Ja też mam dla ciebie prezent. Jaki? Niespodzianka. Posiadłość Bertenów. Jasmin! Jasmin? Thomas! Alex, spójrz, to helikopter Christiny. Super, cieszę się. Czego nie robią, żeby się pokazać? Babciu, Jasmin i Thomas wracają. Lepszy z niego gagatek. Był niezadowolony, że rodzina Maego adoptowała, a teraz poślubi ich córkę. Śniło mi się. Długo spałam? Prawie godzinę. Lepiej się pani czuje? Tak. Myślisz, że te palpitacje są groźne? Nie. Doktor mówił, że to ataki niepokoju. Jeśli poczuje się pani gorzej, proszę wziąć dwie tabletki. Ty działasz lepiej niż wszystkie leki. Do jutra. Do jutra, Sophie. Przyniosę czasopisma. Proszę odpoczywać. Sophie? 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 Gotowe. Kocham cię. Sophie? Sophie? Jak się czuje Marie-Thérèse? Lepiej. Jest zmęczona. Żal na nią patrzeć. Spotkamy się wieczorem? Nie mogę. Proszę cię, zostań chwilę. Przestań. Wieczorem wychodzę. Witaj na wyspie, Thomas. Nie mogę się doczekać spotkania z twoim dziadkiem. Zmienił się. Cukrzyca postępuje. Pospieszcie się. Mateo nie lubi czekać. Pod tym względem nie zmienił się. Prędko.
Posiadłość Mae. Niespodzianka. Uroczystość z okazji twojego powrotu. Żałuję, że nie ma z nami taty. Thomas. Poznajesz go? Richard. Jak się masz? Świetnie, a co u ciebie? Wróciłeś do grania. W wyjątkowych okazjach. Został kierownikiem budowy. Zatrudniłam go dzięki tobie. Zawsze miałeś wyczucie biznesu. Przyjechał nasz inżynier, a córka nic mi nie mówi. Jak podróż? Świetnie. Dziękuję, panie Mae. Mam nadzieję, że pobyt we Francji rozbudził w tobie pragnienie podróży. Mam wobec ciebie sporo planów. Thomas, zapewne chcesz odpocząć. Dzisiaj kobiety rządzą, nawet tutaj. Zajmę się kwiatami. Na razie. W porządku, kochanie? Tak. Jasmin chciała, żebyście spali razem, ale znasz mojego ojca. Zajmiesz pokój Armanda. Nie pogniewasz się? Skądże? Cieszyłby się z waszego ślubu. Jakie to szczęście, że córka jest do niego podobna. Żałuję, że nie mogłem być przy nim do końca, wiem. Ale otrzymując dyplom z wyróżnieniem, pozwoliłeś mu odejść w spokoju. Wiedział, że firma Batibo będzie w dobrych rękach. Chłopak spędził 12 godzin w podróży. Poza tym czeka na niego narzeczona. Jutro pogadamy o jego przyszłości. Nie chcę podpaść wnuczce. Dziękuję, panie Mae. Rozgość się, Thomas. Do zobaczenia. Nie widziałam Thomasa 5 lat, od kiedy wyjechał na studia do Paryża. Twoja przyjaciółka wychodzi za faceta, którego nie widziała 5 lat? Mówię o sobie. Jasmin często do niego jeździła. Rozumiem. Lecę. Mam mnóstwo roboty. Powodzenia. Do jutra. Baw się dobrze. Straciliśmy 3 kontrakty. Mae nie uznają żadnych reguł. Zniszczą nas. Dlatego musimy się skupić na projekcie hotelu Fourniera. Mae chcą nas rozłożyć na łopatki, ale nie powiedziałam ostatniego słowa. Alex, masz okazję pogodzić się z Thomasem. Nie mam ochoty z nikim rozmawiać. Zamierzasz pójść do tych sępów? Babciu? Jasmin i ja nie mamy nic wspólnego z waszymi sprawami. Pozwólcie mi pracować. Gdyby przynajmniej praca dawała ci szczęście. Nie można mieć ludziom za złe, że się kochają. A ty, Guillaume, nic nie mówisz? Dzień dobry, Josephine. Witaj, Sophie. Wiedziałam, że cię tu znajdę. Nie bój się. To Sophie. Przyszłam się pomodlić do świętego ekspedyta. Wysłuchacie. Diabeł. Wulkan zagrzmi. Miałam zły sen. Uważaj, Sophie. Na kogo? Na siebie. Za późno. Wyjeżdżam do ukochanego. Z nim nic mi nie grozi. Ty też będziesz mnie chronić. Potrafię tylko uzdrawiać. Błagam cię, zrezygnuj. Oni są gorsi od innych. Zapomnieli, że ich ojcowie pracowali na plantacjach z naszymi. Żegnaj, Josephine. Uważaj na siebie.
Nie martw się. Czemu jesteś smutna? Była w twoim wieku, kiedy do mnie przyszła. Przysięgnij, że nigdy nie pójdziesz w jej ślady. Wracamy. Otwórz oczy. Jak? Mogę? Zaczekaj. Myślisz, że mu się spodoba? Będziesz najpiękniejszą panną młodą roku. Chcesz sprawić mi przyjemność? Rób zdjęcia podczas uroczystości. Nie wiem, zobaczę. Zrób to dla mnie. Oficjalny fotograf drogo kosztuje. Przepraszam. To przynosi pecha. Przepraszam, kochanie. Poznajesz Julię? Nie mogę rozpiąć sukni. Te twoje ptaki, gdyby to ode mnie zależało, to mój jedyny kaprys. I dodatkowy kłopot dla mnie, jakby ich było mało. Dzwoniłem do furniera, jesteśmy umówieni. Dobrze się zapowiada. Nie dziel skóry na niedźwiedziu. Aleksandr, nie zjesz z nami kolacji? Nie, babciu. Wracasz do dawnych nawyków? Zamierzasz się odegrać? Dziękuję, babciu. Tego mi brakowało. Chcesz, żeby znów się pogrążył? Mów tak dalej. Zerwał z tym, zaufaj mu. Rozłączyło się. Już drugi raz. Dość. Nie mam czasu. Proszę zachować te insynuacje dla siebie. Mogę opowiedzieć wszystko pani ojcu. Jestem pewna, że to go zainteresuje. 100 tysięcy euro. Połowa w gotówce. Dzisiaj o 22. A co dalej? Więcej o mnie nie usłyszycie. Do widzenia. 22. Cenię punktualność. Ta dziewczyna nic nie dostanie. Ja się tym zajmę. Co zamierzasz? Tato. Jest pani potrzebna do układania kwiatów. Idę. Zacznijcie beze mnie. Aleksandr, co tu robisz? Przyszedłem się przywitać z Tomasem. Nie chcemy cię tu widzieć, zwłaszcza dzisiaj. Nie popsuję wam wieczoru. Nie nalegaj. Alex? Jak się masz? Co słychać? Stęskniłem się. Opowiadaj. Je
Miałem do ciebie żal za to, że mi ją odbiłeś. Nieprawda, zmyśliłeś tę historię, przypomnij sobie. Pamiętam tylko, że u mnie i u niej ciągle były awantury. Ty byłeś u Mae mile widziany. Nasi rodzice się przyjaźnili. Kiedy umarli, rodzina Mae zaopiekowała się mną. Po tragedii byłem załamany. To Armand wysłał mnie na studia. A teraz będziesz dla nich pracował. Nigdy nie inwestują ze stratą. Spójrz. Nie wierzyłam, że się pogodzą. Ja też. Tak jest lepiej. Czy przynajmniej kochasz Jasmin? Za kogo mnie uważasz? A co sądzisz o Julii? Zmieniła się. Owszem. Co ci jest? Zamyśliłam się. Pójdę się przygotować. Dziękuję. Dobrze, że się pogodziliście. Nie jestem pewien, czy wszystko sobie wyjaśniliśmy. Tu Mateo Mae. Chciałbym się spotkać. Natychmiast. Tak, to pilne. Dziękuję. Sophie, co tu robisz? Powiedziałam, że jestem zajęta. Chciałem cię zobaczyć. Nie dostałaś moich wiadomości? Co to za torba? Wyjeżdżasz? To rzeczy na wieczór. Spieszę się. Przepraszam. Zadzwonisz po pracy? Jasne. Zawsze spełniała moje życzenia. Jeszcze w to wierzysz? Proszę cię. Zgoda. Teraz nic złego nas nie spotka. Champagne. Wspaniała uroczystość. Gratulacje. Panowie, proszę o ciszę. Proszę wszystkich o uwagę. To ważna chwila dzisiejszej uroczystości. Tomasz chciałby wam powiedzieć coś ważnego. Dziękuję, Krystyno. Julio. To dla ciebie.
Muzyka. Miłość jest piękna. Zatańczymy? Powiedz przynajmniej, czy ta dziewczyna przyjdzie tu wieczorem. Nie myśl o tym, zostaw to mnie. Dzień dobry. Guillaume, siadaj. Wracasz od Sophie? Nie muszę się tłumaczyć. Mnie nie, ale pomyśl o dzieciach. Nie mają 5 lat, ja też nie. Sądziłam, że związek z ich matką dał ci do myślenia. To, że żadna kobieta nie jest odpowiednia dla twojego syna? Będziesz szczęśliwy tylko w naszym świecie, pamiętaj o tym. Nie zapomniałem. Zwłaszcza tego, że moja żona uciekła, bo się tu dusiła. Możesz spać spokojnie. Sophie niczego ode mnie nie chce. Czasem żałuję. Miłego wieczoru, Guillaume. Guillaume? Guillaume? Znowu się posprzeczaliście? Staje się niemożliwe. To życie stało się nie do zniesienia. Odpoczywaj, Marie Thérèse. Wszystko się ułoży. Chciałabym zobaczyć ocean. Dawno nie spacerowaliśmy po plaży. Zabiorę cię, obiecuję. A teraz odpocznij. Jest późno. Pańska wnuczka wygląda uroczo. Dziękuję, Natalie. Jasmin, pozwól na chwilę. Toma, poproś Julię do tańca. Dobrze się bawisz? Nie trawię tego idioty. Przestań. Cieszę się, że przyszedłeś. Nie psuj wszystkiego. Wróciłeś, żeby mącić? Zostaw go. Wynoś się. Bawcie się dalej, bardzo proszę. To tylko przykry incydent. Wracajcie do tańca. Co ci strzeliło do głowy? Nie widzisz, że moja siostra odbija ci faceta? Alex. Alex.
Julia? Wszystko w porządku? Nie miej mu za złe, jest kompletnie zagubiony. Znam twojego brata. Nie znosi, kiedy sprawy nie idą po jego myśli. Taki już jest. Myślisz, że jakoś się ułoży? To nie zależy od niego, a nie od nas. Idziesz? Idę już. Pójdziesz ze mną? Nie dzisiaj. Pięćdziesiąt. Dwieście. Mam tylko 50. 200 do 100. Pożycz mi 100 euro. Dość, przegrałeś. Pożycz mi 100. Nie. Pożycz 200 euro. Alex, nie przeginaj. Jestem wypłacalny. Dobra. Masz 200, zwrócisz mi potem 400. 200 do 500, na czarnego. Spójrz, czarny wygrywa. Uspokój się, będzie dobrze. Co tu robią dziennikarze? Żadnych zdjęć. I co? Śmierć nastąpiła na skutek złamania kręgów szyjnych. Głowa uderzyła o ostry przedmiot. Poza tym liczne śniaki i krwiaki. O której nastąpił zgon? Ze wstępnych oględzin wynika, że kilkanaście godzin temu. Około 22? Po wynikach analiz podam dokładniejsze dane. Wygląda na to, że ofiara nie zmarła tutaj. Nigdzie nie znaleziono śladów krwi. Co to jest? Szafran indyjski, kurkuma. Tubelcy wierzą, że przyciąga złe moce. Zrób mi raport i powiadom ludzi z dochodzeniówki. To wszystko, szefie? Na razie tak. Udaje ważniaka. Inspektor de Rivière z działu kryminalnego. Kto mógł to zrobić? W moim domu? Co za koszmar? To moja siostra. Jest wrażliwa, znaczy depresyjna. Sofimus je opiekowała się nią. Pan pozwoli? Proszę. Chodźmy stąd. Thank you.
Uspokój się, moje dziecko. Mamo, zaczyna się. Usiądź. Wulkan się obudził. Nad domem znów krąży widmo śmierci. Milcz. Przyniosę lekarstwo. Panno Bertin, od jak dawna Sophie Moussier opiekowała się pani ciotką? Od 4 miesięcy. Dobrze się układało? Jak najbardziej. Wszyscy lubili Sophie. Nie rozumiem. Kiedy widziała ją pani po raz ostatni, niczego pani nie zauważyła? Nie. Zachowywała się jak zwykle. Pożegnałyśmy się i wyszła. Była pani wczoraj w domu? Zostałam zaproszona na uroczystość do przyjaciółki, Jasmine Mae. O której pani wróciła? Około północy. Domyślam się, że jeszcze nie podrzucono ciała. Jak to podrzucono? Sophie Moussier nie zmarła przed państwa domem. Dzień dobry. Natalie, proszę za mną, podam panu kod do drzwi, panie Suey. Thomas. Zgoda? Krystyna nalegała, by zajął pan gabinet jej męża. Jest na pierwszym piętrze. Tędy. Proszę. Dziękuję. W porządku, Thomas? Porządkuję biuro. Nie masz nic przeciwko? Jesteś tu u siebie. Mam pytanie, co z kontraktem Fourniera, odłożyć do archiwum? Nie żartuj. Teraz, kiedy tu pracujesz, jesteśmy najlepsi. Odsuniemy Bertinów i raz na zawsze wykończymy konkurencję. Skoro jesteśmy najlepsi, nie musimy ich pogrążać. Jesteśmy firmą, nie organizacją dobroczynną. Sądzisz, że Hortense miałaby skrupuły? To Guillaume Bertin stoi na czele Case Creole, nie Hortense. Tylko pozornie. U Bertinów to kobiety były bardziej uparte. Poza żoną Guillauma. Zrezygnowała i wróciła do metropolii. Znałaś Sophie Moussier? Nie. Nie sądzisz, że przydałby się drugi komputer? Mogę cię prosić? Idę. Do zobaczenia. Natalie, zostaw nas samych. Znaleźli ciało Sophie Moussier u Bertinów. Wkrótce będą tu gliny. Posłuchaj, ta dziewczyna nigdy tu nie była. Ale... Pracownicy, zostaw to mnie. Chcę, żebyś zeznała to samo, co ja. Choć raz mógłbyś mi zaufać, nie mam wyboru. Przynajmniej wyjaśnij mi, sprawa jest zamknięta. Sophie Moussier nigdy u nas nie była. Dobrze ją pan znał? Trochę. Była wesoła, czynna. Moja siostra bardzo ją lubiła. Czy panna Moussier miała męża, przyjaciela? Nic mi o tym nie wiadomo. Jakąś rodzinę? Wychowywała ją opiekunka. Nazwisko? Nie pamiętam. Wiem, że mieszka w Sillaos.
Czy Sophie miała wrogów? Nie. A pan? Słucham? To nie przyjaciel podrzucił ciało pod pańskie drzwi. Josephine Legendre. Tak się nazywała jej opiekunka. Jeśli chodzi o mnie, nie mam wrogów. Jutro przyjdę przesłuchać pana siostrę. Do zobaczenia. Proszę przekazać synowi, że czekam na niego w komisariacie. Dobrze. Powiedziałeś mu, że widziałeś cię wczoraj z Sophie? Nie pytał. A więc nie widziałeś jej. To jakiś koszmar. Komu zależało, żeby zabić tę biedną dziewczynę? Być może zamordował ją zazdrosny kochanek. I podrzucił ciało pod nasz dom? To się nie trzyma kupy. Jest wytłumaczenie. Nie możesz oskarżać bez dowodów. Byłam w posiadłości Mae do północy. Wszyscy się bawili na imprezie. Nie masz pojęcia, do czego oni są zdolni. Gdzie byłeś? Nocowałem u kim. Co się stało? Wszędzie pełno glin. Sophie została zamordowana. Czego pan szuka? Dzień dobry. Inspektor Deriviere. Przychodzę w sprawie Sophie Moussier. Możemy chwilę pomówić? Tak, proszę się nie zbliżać do tej rośliny. Jest niebezpieczna. Od kiedy Sophie zaczęła pracować, przychodziła tu coraz rzadziej. Sensio, podaj imbryk z herbatą. Spotykała się z kimś? Wspominała o mężczyźnie, który mieszkał na Madagaskarze, ale nigdy mi go nie przedstawiła. Dziękuję, kochanie. Herbaty? Sophie nie zwierzała mi się, chociaż ją wychowałam. Miała 10 lat, kiedy trafiła do mnie z ośrodka opiekuńczego. Dobrze jej się układało z rodziną Bertenów? Tak, zwłaszcza z Marie-Thérèse. Bardzo ją lubiła. Zna ich pani? Bertenów? Są znani na całej wyspie. Pan nie tutejszy? Nie. A dałabym sobie głowę uciąć. Będzie musiała pani przyjść zidentyfikować zwłoki. Nic się nie stało. Święty ekspedyt od spraw beznadziejnych. To ja już pójdę. Dziękuję. Do widzenia. Powodzenia, inspektorze. Sophie, co ty najlepszego zrobiłaś? Święty ekspedycie, módl się za nią. Thank you.
Oddaj mi zdjęcie. Mamo, nie masz prawa. Jak możesz grzebać w moich rzeczach? To jedyna pamiątka. Oddaj mi je. Nie szperałam w twoich rzeczach. Uspokój się. Zabrałaś mi zdjęcie. Zwróć mi je, proszę. Po co miałabym je zabierać? Brakuje mi jednego. Chcesz powiedzieć, że ktoś ukradł ci zdjęcie? Mogła to zrobić tylko jedna osoba. Sophie? Tak. Sophie. Dlatego zginęła. Idź do swojego pokoju. Boję się. Wracaj do pokoju. Zajmę się wszystkim. Alex, musimy porozmawiać. O twoich romansach? Gdzie wczoraj byłeś? Już mówiłem, u Kim. Dość tej paranoi, widzę, że staje się zaraźliwa. Nie dostałaś moich wiadomości? Nie, mam dyżur. Co to za torba? Wyjeżdżasz? To rzeczy na wieczór. Spieszę się. Dzień dobry. Szukam Jeana Laravina. Nie mieszka tu od 10 lat. Nie wie pan, gdzie mogę go znaleźć? Od tamtej pory się nie pokazał. Trudno. Przepraszam. Do widzenia. Nie ma za co. Słucham, Titu. Właśnie wychodzę z domu, w którym Sophie Moussier wynajmowała mieszkanie. Wyprowadziła się z dnia na dzień, zabrała wszystkie swoje rzeczy. Nic nie ma. Żadnego notatnika, komórki ani portfela. Zaczekaj, idzie sąsiad. Może się czegoś dowiem. Przepraszam. Policja. Mogę zadać kilka pytań? Zna pan Sophie Moussier? Sprawdź wszystkie loty i rejsy. Sophie Moussier z pewnością planowała wyjazd. Musiała kupić bilet. A ten facet, którego widział sąsiad? Mężczyzna w wieku od 30 do 50 lat. Rzeczywiście nie mam szczęścia. Opowiedz mi coś o Bertinach. Należeli do najpotężniejszych osadników na wyspie. Dziś trudno mówić o potędze. Jedyne, co im zostało z dawnej świetności, to posiadłość i pewność siebie. A to czemu? Byli właścicielami firmy Cascreol. Mieli monopol na wszystkie budowy, ale wiatr zmienił kierunek. Dziś liderem jest firma Batibo, to znaczy rodzina Mae. Domyślam się, że nie przepadają za sobą, nie. Ale sprawa jest bardziej skomplikowana. Wnuk Bertinów, Aleksandr, spotykał się z Jasmin, wnuczką Matea. Mimo nienawiści bzykają się. A Guillaume Bertin? Żona odeszła od niego 2 lata temu, więcej nic nie wiem. Myślisz, że to Mae mogli im podrzucić trupa? Byliby głupi, są głównymi podejrzanymi. To u nich była wczoraj uroczystość? Tak. Wszyscy mają mocne alibi i mnóstwo świadków. Co łączyło Sophie Moussier z rodziną Mae? Tego nie wiem. Poddajesz się? Wiesz coś na temat magicznego znaczenia kurkumy? To symbol oczyszczenia, ale również uniemożliwia duszy uwolnienie się. Wtedy dręczy żywych. Genialny pomysł, żeby napędzić strach Bertinom. Guillaume.
Guillaume Bertin? Jesteś pewien? Przecież znam go. Kiedy zobaczyłem w gazecie zdjęcie tej dziewczyny, od razu sobie przypomniałem. Guillaume w nocnym lokalu. Gdybyś widziała, jak ze sobą tańczyli, to było jednoznaczne. Jeśli to prawda, kłopoty Bertinów się nie skończyły. A ty, Don Juanie, nie przeleciałeś czasem panny Moussier? Nie była w moim typie. Poza tym mam nauczkę. Nie podrywam dziewczyn w lokalach. A które są w twoim typie? Zgadnij. Nie mieszam seksu z pracą. Nie ma takiej szansy. Dla kogo? Zarozumialec. Chodź, bo się spóźnimy. W dniu śmierci Sophie Moussier miała lecieć na Mauritius, wiedziała pani? Gdyby zamierzała wyjechać, uprzedziłaby nas. Pan też o niczym nie wiedział? Nie. W dniu zabójstwa był pan u przyjaciółki? Aleksandr, inspektor zadał ci pytanie. Tak. A wieczorem? Byłem na imprezie u Jasmine Mae. Bez przyjaciółki? Bez. Później do niej wróciłem. Jestem na wyspie od niedawna. Rodzina Mae to wasi bezpośredni konkurenci? Są właścicielami największej firmy w regionie. Nie zastanawialiście się, kto mógł wam podrzucić zwłoki? Owszem, ale nie znaleźliśmy odpowiedzi. Inspektorze, to nie western. Nie mamy zwyczaju załatwiać porachunków w ten sposób. Sophie nie uprzedziła was o wyjeździe. Zginęła w dniu, w którym zamierzała opuścić wyspę. Takie równanie daje zwykle jeden wynik. Oba fakty są ze sobą powiązane. Czy mogę coś dla pana zrobić? Chciałbym porozmawiać z pani córką. Proszę ze mną. Biedaczka nie może dojść do siebie, jest taka wrażliwa. Chciałbym porozmawiać o pani pielęgniarce. On tu wróci. Boję się. Czego się pani boi? Wszystkiego. Inspektorze. Kochanie, uspokój się. Zajrzę później. Dzień dobry. Przyszłam do Jasmin. Nie śmiałem zadzwonić. To potworne. A jak w domu? W porządku? Tak, to znaczy... To zrozumiałe po tym, co się stało. Do zobaczenia. Chyba zrobimy przyjęcie na stojąco, nie będzie tak sztywno i unikniemy problemu z usadzaniem gości przy stole. Dziadku, co o tym sądzisz? Masz rację, kochanie. Dziękuję, Armel. Widzę, że moje wesele kompletnie cię nie obchodzi. Co ty wygadujesz? Dzień dobry, panie Mae. Dzień dobry, Julio. To mój akt urodzenia.
A to zdjęcia z uroczystości. Wspaniałe. Spójrz. Dziękuję. Serdecznie wam współczuję. Ja też. Przyjdź z bratem na wesele. Z przyjemnością. Pod warunkiem, że nie zrobi awantury. Jest zdolny do wszystkiego. Przynajmniej nie będzie nudno. Zostawiam cię. Byłoby cudownie, gdybyście przyszli razem. Twoja matka nie będzie zadowolona. Jasne, nie znosi Alexa. Przyznaj, że twój brat jest nieprzewidywalny. Nie potrafi zapomnieć. Między nami nic nie było. Coraz mniej go rozumiem. Już przed wyjazdem matki był trudny. Jest coraz gorzej. Będzie musiał się uspokoić. Oby tylko nie narozrabiał na weselu. Ostatnio próbował mi wmówić, że odbijasz mi Tomasa. Wiem, że to idiotyczne, ale o mało nie uwierzyłam. Dobrze znałaś Sophie Moussier? Mało, ale lubiłam ją. Nie rozumiem, jak to się stało. Co u ciebie mówią? A u ciebie? Daj spokój. Szkoda gadać. Znajdą mordercę i wszystko się ułoży. Skąd wiedziałeś, że tu jestem? Pierwszy raz przyszłaś tu, kiedy obciąłem ci w nocy włosy. Potem, kiedy się pokłóciliśmy w dniu matury i kiedy mama odeszła. Przychodzisz tu, kiedy jest ci źle. Nie wiem, czy wierzę w Boga, ale jeśli istnieje, to jest właśnie tutaj. Czy przynajmniej cię słucha? Nie zawsze. Co mu dzisiaj powiedziałaś? Że się boję. Czego? O ciebie i o ojca. O mnie się nie martw, jestem dorosły. To jakiś koszmar. Zakochuję się w narzeczonym przyjaciółki. Zauważyłem. To on? Co mam robić? Wiesz przynajmniej, czego pragnie? Nie. Dopiero wrócił. Mam wrażenie, jakby nigdy nie wyjechał. Jestem z tobą. Zawsze będę przy tobie. Chodźmy. Opada mgła. Spokojnie, oddychaj. Nie denerwuj się. Regine? Dokąd one jadą o tej porze? Tam, dokąd powinny. Nie zadawaj pytań.
Josephine. 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 Jestem. Nie bój się. Miałaś zły sen. Śpi. Jutro Marie-Thérèse poczuje się lepiej. Nie pierwszy raz leczysz moją córkę. Tak. Tamtego dnia, kiedy zaginął pan Octave, wulkan znowu zagrzmiał. Nalej mi jeszcze rumu. Nie rozumiem, dlaczego najlepsza zielarka na wyspie nie potrafi wyleczyć mojej córki. Leczy ją, to już coś. Owszem, ale nie wyleczyłaś. Dobrze pani wie, że sama nie dam rady. Ty wiesz, dlaczego Sophie zginęła. I wiesz, kto przyniósł ją pod moje drzwi. Powiedz mi. Zawsze będę służyła pani pomocą. Nie, dziękuję. Alex, przestań pić. Muszę ci coś powiedzieć. Słyszałem, jak on jej powiedział: ta dziewczyna nic nie dostanie, zostaw to mnie. O kim mówisz? O Mateo i Krystynie. Widziałem u nich Sophie w dniu uroczystości. Nic od nas nie dostanie. Zostaw to mnie. Co zamierzasz? Tato. Wychodząc z ich domu, minąłem Sophie. To poważna sprawa. Masz pojęcie, co to znaczy? Daj, za dużo pijesz. Co to? Reżin, po co to robisz? Odganiam złe moce, żeby odeszły daleko i dały spokój żywym. Przestań. Proszę cię. Nie chcę, żeby znowu stało się coś złego.
Regine, nie daj się zbałamucić. Podawaj Marii Therese wszystkie leki. A jeśli będą problemy, dzwoń do mnie. Dobrze, proszę pana. Chodźmy. Idziesz na pogrzeb? Oczywiście, zamówiłam wieniec. Mamo, powiedzieli żadnych kwiatów. Zawsze nosiłam kwiaty i nie zmienię zwyczajów. Zwłaszcza teraz. Ludzie by tego nie zrozumieli. Chodźmy, bo się spóźnimy. Allô? 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 Rozłączyło się. Zebraliśmy się, by uczcić pamięć naszej zmarłej siostry Sophie Mussie. Wszyscy ceniliśmy jej zapał do pracy, oddanie dla cierpiących, czułość wobec podopiecznych. Ten dramat budzi w nas oburzenie i pozostawia niemymi w obliczu ludzkiego okrucieństwa. Niech nasza modlitwa i śpiewy towarzyszą jej w ostatniej drodze do Pana. Niechaj jej oczy ujrzą światło i życie wieczne. I niech nadejdzie dzień prawdy, który ujawni tajemnicę tej tragicznej śmierci. Módlmy się za Sophie i jej bliskich. Amen. Co ten łajdak tu robi? Alex, musisz powiedzieć Glinom to, co widziałeś tamtego dnia. Nie jestem pewien, czy to była Sophie. Zapomnij o tym. Poproszę krótki życiorys. Mateo Maher, ojciec Krystyny. On też znał Sophie? Na to wygląda. Ty wiesz, obydwie wiemy. Znasz tę kobietę? Kim ona jest? Kiedyś ci powiem. Szczere kondolencje. Stefan to Dobrini, przyjaciel Sophie. Dużo mi o pani opowiadała. Wiele pani zawdzięczała. Wpadnę któregoś dnia. Znasz go? Nigdy go nie widziałem. Dobry wieczór, Guillaume. Dzień dobry, panie Mae. Bertinowie i Mae rozmawiają ze sobą. Cieszę się, że cię spotkałem. Zapewne zastanawiasz się, co tu robię. Sprawdzasz, czy jeszcze zipiemy? Wpadnij do mnie. Tak dłużej nie można. Myślę, że mogę wam pomóc. Wystarczająco pomogłeś, ścieląc trupy na moim podejście. Chodź, Guillaume. Nie wybrał pan najlepszej chwili ani miejsca. Przemyśl to.
Dzień dobry. Zarezerwowałem pokój na nazwisko Todobrini. Na jak długo? Jeszcze nie wiem. Zawsze tu jest tak gorąco? Zawsze. Życzę miłego dnia. Do widzenia. Dawniej Jacques sprzedałby własną matkę, żeby pozyskać nas jako klientów. Bez pożyczki z kontraktu nic. Na koncie firmy jest debet w wysokości 20 tysięcy euro. Dobrze wiesz, kto za tym stoi. Twój brat zerwał z hazardem. Skoro to pomyłka, wróćmy do banku. Julio, mam dość jego głupstw. Daj mi się odegrać. Stawiasz na niewłaściwe koguty. Dostaniesz połowę 50-50. Podobno skończyłeś z hazardem. Nie widzisz, że on się pogrąża? I nas przy okazji. O nic cię nie prosiłem. Właśnie, przepuściłeś 20 tysięcy euro. Jesteś odrażający. Pożycz mi 100 euro. Dość. Pożycz mi 100 euro. Przestań. To będzie najpiękniejszy kompleks hotelowy na wyspie. Najnowocześniejszy. Thomas wynegocjował wcześniejsze terminy dostaw. Fournier zyskałby 3 miesiące w sezonie letnim w stosunku do projektu Bertena. Nie ma powodu, by Batibo nie wygrała tego przetargu. Jest powód. Nie zgadzam się. Nie chcę tej budowy. Żartujesz? Powiedziałem nie. To byłaby wspaniała wizytówka naszej firmy. Thomas, wytłumacz mu. Panie Maher, dopóki żyje, nie odsuniemy Bertenów od tej budowy. Jak to? Temat jest zamknięty. Chodź, Thomas. Nathalie, tak? Umów mnie z Gosenem. Z notariuszem? Tak, i to jak najszybciej. Co się stało? Jest pan blady. Źle się pan czuje? W porządku. Proszę głęboko oddychać. Przyniosę insulinę. Dziękuję. Musimy wygrać ten kontrakt. Nie odwołasz spotkania z Fournierem. Podzielam zdanie twojego ojca, są inni klienci. To nie dzięki Bertenom masz dyplom i pracę w prosperującej firmie. Nie zapominaj o tym. Wiem, ile wam zawdzięczam. Nie oczekuję wdzięczności, ale lojalności. A teraz biegnij do Fourniera. Już lepiej? Tak. To dobrze. Ale mnie pan wystraszył. Dziękuję. Otworzyć po mojej śmierci. Spełnia pan wymagania specyfikacji. Wasz kosztorys jest lepszy niż konkurencji.
Sporządzimy umowę. Chociaż z Batibo mógłbym ją podpisać z zamkniętymi oczami. Proszę usiąść. To burza. Przepraszam. Pan Mae? Witam, Mateo. Co słychać? Tak, jest tutaj. Przepraszam, nie wiedziałem. Oczywiście, za chwilę oddzwonię. Czego chciał? Uprzedził mnie, że osobiście zajmie się tym kontraktem. Julia? Co tu robisz? No tak. Mylisz się. Nie jest tak, jak myślisz. Że jesteś im ślepo posłuszny? Wyjaśnię ci. Nie mamy sobie nic do powiedzenia. Panno Bertin, zapraszam. Nie rozumiem, o co chodzi, panie Fournier. To proste. Pan Mae proponuje, by Case Creole prowadziła inwestycję realizowaną przez Batibo. Takie rozwiązanie satysfakcjonowałoby wszystkich. Nie ja decyduję, porozmawiam z ojcem. Jestem przekonany, że Guillaume Bertin zrozumie. Sam musi to ocenić, oczywiście. Proszę mu powtórzyć, że Mateo Mae chciałby się jak najszybciej spotkać. To wszystko? Przekazałem tylko informacje. Sądziłam, że Thomas Way zajmował się tą sprawą w Batibo. Już nie. Powierzono mu zarządzanie filią na Mauritiusie. Liczę na szybką odpowiedź. Do widzenia i proszę przekazać pozdrowienia pani babce. Dziękuję. Do widzenia, panie Fournier. Połącz mnie z panem Mae. Za dwa tygodnie się pobieramy. Co dziadkowi strzeliło do głowy? Nie mam ochoty jechać na Mauritius. Jeszcze tam nie jesteś. Co zrobił Thomas? Nic. To twój dziadek zaczyna się gubić. Tył ma być dłuższy. To suknia ślubna. Czytałam artykuł o diabetykach. Podobno insulina negatywnie wpływa na zachowanie. Co ty opowiadasz? Jeśli myśli, że będzie robił co chce, to się myli. Proszę mnie połączyć z inspektorem Deriviere'em w sprawie zabójstwa Sophie Moussier. Mam pewne informacje. Skąd pan o tym wie? Nieważne, panie Bertin. A zatem powtarzam pytanie. Dlaczego nie powiedział nam pan o swoim związku z Sophie Moussier? Trudno to nazwać związkiem, zwykły romans. Zeznał pan, że w dniu jej śmierci nie wychodził pan z domu? Tak. Nie był pan u niej? Nie. Na pewno? Na pewno. Titu? To ten mężczyzna, którego widział pan z ofiarą? Tak, to on. Widywałem go regularnie. Dziękuję. I co? To prawda, spotkałem się z nią, ale nie zabiłem jej. Proszę nam powiedzieć wszystko, co pan wie. Nigdy o sobie nie mówiła. Przysięgam. Będziemy mieli dużo czasu na rozmowę. Muszę pana zatrzymać. Titu, proszę zdjąć zegarek, sznurowadła i pasek. Ś.
Nie jestem pewien, czy lista jest kompletna. Dawniej dane dzieci wysyłanych do Francji były prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Nie znalazłam Jeana Darawina. Gdyby pani się czegoś dowiedziała, proszę mnie powiadomić. Mogę coś doradzić? Nie warto grzebać w przeszłości. Liczę na panią. Do widzenia, inspektorze. Ja niżej podpisany Matteo Mae, świadomy na ciele i umyśle, urodzony 5 sierpnia 1928 roku, narodowości francuskiej, zamieszkały w Saint-Gilles na Reunionie. Titu, co z moim ojcem? Co zrobił? Wpakował się w paskudną sprawę. Dlaczego go zatrzymaliście? Powiedz, znamy się tyle lat. Nie mam prawa. To zbyt poważne. Wracaj do domu, to jeszcze potrwa. Proszę cię. Nic z tego. Pożycz mi 500 euro. Już piąty raz mnie prosisz. Nie, najpierw zwróć to, co jesteś winien. Rzuć okiem na kosztorys Warrena. Jeszcze nie gotowy? Proszę się nie rozłączać. Panie Mae, do pana. Alexandre Bertin. Ciekawe, czego chce. Nie wiem. Pięć lat studiów w Paryżu, żeby wylądować w willi na Mauritiusie. Matteo ostatnio jest dziwny. Ale nie martw się, Christina nie pozwoli córce wyjechać. Wszystkim planuje życie. Powiem ci prawdę, Batibo nigdy nie była moim marzeniem. Nie wiem, co Matteo kombinuje z Bertinami, w każdym razie pechowo się zaczęło. Jak to? Nie słyszałeś? O czym? Guillaume Bertin został zatrzymany w sprawie zabójstwa Sophie Mussier. Muszę lecieć. A rachunek? Chcesz, żebym został? Przejdźmy się. Czy Thomas jest z tobą? Jeśli go spotkasz, powiedz, żeby do mnie zadzwonił. Marina, jesteś wolna. Dziękuję. Thomas, odezwij się, zaczynam się martwić. Siadaj, kochanie. Ciągle nie odpowiada. Musi ochłonąć po spotkaniu z Fournierem. Mógłby zadzwonić. Będziesz musiała się przyzwyczaić. Wszyscy mężczyźni są tacy sami. Nie wiem, co mu jest. Zachowuje się tak od przyjazdu. Nie dziw się, tyle zmian. Daj mu przywyknąć.
Kiedy byliśmy w Paryżu, byłam pewna, że nic nas nie rozłączy. Dziś czuję, że koniec jest możliwy nawet jutro. Spójrz na mnie. Chcesz go? Tak. To będziesz go miała. Podobno Sophie Moussier była u was w dniu zabójstwa. Kto ci powiedział? Alex. Słyszał, jak Christina i Mateo rozmawiali o niej. Znasz swojego brata, to mitoman. Ale po chwili zaprzeczył. Sama widzisz. Ostatnio Mateo dziwnie się wobec nas zachowuje, wobec wszystkich. Pragnąłem tego, od kiedy cię zobaczyłem. Przepraszam. Tak? Teraz? Dobrze, zaraz będę, panie Mae. Muszę iść. To nie potrwa długo. Czekam na ciebie. Zaraz wrócę. Wejdź, Toma. Siadaj. Chciał pan się spotkać? To Christina namówiła cię, żeby pchnąć projekt Fourniera? Posłuchaj. Pewnego dnia sam staniesz na czele firmy i zrozumiesz, że może być tylko jeden szef. U was na pewno. Nie tylko. Christina ma co do ciebie pewne plany, ale ich nie podzielam. Nie rozumiem. Jeśli kiedyś miałbyś stanąć na czele Batibo, ja o tym zadecyduję. Panie Mae, nie wróciłem, żeby kierować Batibo ani zarządzać pańskimi filiami. Nie pojadę na Mauritius. Albo Mauritius, albo odchodzisz z Batibo. Dobranoc, panie Mae. Co ci jest? Nie zniosę dłużej Batibo ani reszty. Przepraszam. Hortense, muszę z tobą porozmawiać o Julii. To pomyłka.
koniec odcinka pierwszego. W następnym odcinku. Jesteśmy uwikłani w niedorzeczną historię, do której nikt nie ma klucza. Ma go twoja babka, ale nie zamierza otworzyć drzwi. Okoliczności śmierci są niejasne. Z sejfu zniknęły pieniądze. Nie opuszczę wyspy, dopóki nie znajdę winnego. Myślmy o przyszłości. Wiem, z kim pan Mae był umówiony przed śmiercią. Nie zadawaj pytań. Jak śmiesz tu przychodzić? Alex ostatni widział mojego ojca, zabił go dla pieniędzy. Wiedziałam, że to się źle skończy. Twój syn zabił mojego ojca. Kłamiesz. Trzymaj się od tego z dala. Co się stało z tym dzieckiem? Pani brat jest w niebezpieczeństwie. Niech pan zostawi tę sprawę policji. To ja dam pani radę. Nie ustąpię, nawet jeśli prawda będzie bolesna. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Małgorzata Wegner. Czytał Paweł Straszewski.